Witam w kolejnym odcinku z serii z plagi, w której omawiam zawartość swojej skrytki. Długo nie było odcinków z tej serii. Szczerze mówiąc, wynikało to bardziej z tego, że trochę o tej serii zapomniałem, ale już wcześniej uznałem, że jest to na tyle wygodna dla mnie w nagrywaniu seria, że mogę tak naprawdę wrócić do niej, kiedy będę chciał. Tak więc po tej długiej przerwie uznałem, że mimo upływu czasu tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, abym miał dokończyć omawianie tych przedmiotów. Tak jak mówiłem ostatnio, zostało tego jeszcze sporo. Tak więc wypadałoby kontynuować. Ostatnio omówiłem topory, z tego co pamiętam. Następne miały być bronie drzewcowe. Tak więc bez zbędnego przedłużania przejdziemy sobie do rzeczy. Jeśli chodzi o bronie drzewcowe, jest ich oczywiście o wiele mniej od toporów, gdyż mamy tutaj tylko broń dwuręczną. Baz w sumie jest 6 i też nie każda z wersji danej bazy ma unikaty, więc myślę, że pójdzie to w miarę szybko. Jeśli się uda, to omówię też od razu za jednym zamachem włócznie. No i co my tu mamy? Pierwszą bazą, jeśli chodzi o broń drzewcową, jest Berdysz. Mamy tutaj unikat, Rębacz Dimoka. Kompletnie nic specjalnego. Mamy tutaj trochę obrażeń i szybkość ataku. Na jakimś bardzo wczesnym stadium gry może i można chwilę tym pomachać, ale prawda jest taka, że najczęściej to broń się po prostu omija. Berdysz jako baza jest generalnie słaba. Mam tu na myśli głównie szybkość ataku i niski zasięg, więc ja przyznam osobiście, że nigdy za tą bronią nie przepadałem. Jeśli chodzi o ten unikat, to ciekawa sprawa, jest to jeden z niewielu, który ma jakiś penalt. Mamy tutaj minus do obrony, co jest w sumie dość sporym ewenementem jak na unikaty w Diablo 2. Ale poza tym, moim zdaniem, ta broń nie wyróżnia się praktycznie niczym. Widzę, że nie mam wersji eterycznej, o dziwo. Sam nie wiem, jakim cudem. Ale generalnie, jeśli chodzi o tą konkretną sztukę, to dropi ona naprawdę często. Nie jest to nic kompletnie specjalnego. Nie zalicza się ta broń do tego najniższego poziomu. Więc głównie dlatego nie jest ona trudna do znalezienia. Andariel na normalu bardzo często rzuca właśnie te berdysze. Dalej mamy wersję koszmarową i mamy tutaj topór Lochaber. W Resurrekcie, w Diablo 2 Resurrected, wiem, że ta broń nazywa się inaczej. Nazywa się ona Wyżynny Topór. Grałem trochę, więc miałem okazję właśnie się tego dowiedzieć. Tak czy owak, unikat pozostał ten sam. Jest to Meat Scraper, czyli mięsodrap. I ta broń wygląda już nieco ciekawiej od poprzednika. Jeżeli mamy szczęście, możemy znaleźć ją nawet na normalu, ale tylko u Bala. Co my tutaj mamy? Mamy premię do mistrzostw we władaniu bronią, więc to by niby mogło wskazywać, że ta broń jest dobra dla barbarzyńcy. Jednak, prawdę mówiąc, wszystkie bronie drzewcowe tak naprawdę najlepiej spisują się na Shaperze, czyli na druidzie pod zmianę kształtu, gdyż druid ma naturalnie premię do szybkości ataku. Do broni drzewcowych plus 30% w jego przypadku mają te bronie, więc są o wiele szybsze, przyjemniej się nimi walczy. Barbarzyńcą oczywiście również można, jednak potrzebujemy wtedy więcej premii do szybkości ataku, zwłaszcza kiedy idziemy w wirek, czyli w trąbę powietrzną, musimy pamiętać o tym, aby szybkość ataku mieć jak największą i żeby ta szybkość ataku pochodziła z broni, gdyż na przykład z rękawic nie mamy możliwości, aby tą szybkość poprawić. Ale wracając do tego unikata, co my tu mamy? Właśnie mamy premię do szybkości ataku, która tutaj w tej bazie akurat, tak jak powiedziałem wcześniej, kuleje. Obrażenia są całkiem spoko. Mamy też szybkość, to znaczy, przepraszam, wykradanie życia na całkiem fajnym poziomie, 10%. Więc tak naprawdę ta broń fajnie się spisuje na mercu, kiedy przechodzimy grę. Jest to całkiem przyjemna broń dla merca, bo ma właśnie tą szybkość i wykradanie życia.
Mamy tu jeszcze Open Wounda, to jest bardzo fajny bonus. No i MF, powiedzmy, na pocieszenie, nie jest aż tak istotny tutaj. Chociaż wiadomo, fajnie, że jest. Nieważne, czy mamy na mercu, czy na postaci, tak czy owak, ta broń naprawdę już potrafi być użyteczna. W przypadku merców oczywiście najlepiej, żeby była eteryczna. Jak widzicie, mam tutaj tych mięsodrapów całkiem sporo eterycznych, aż 5. Przyznam, że chyba dropiło mi ich o wiele więcej. Ten konkretny unikat naprawdę dropił mi już tyle razy, że ja już go tak naprawdę nie podnoszę. Nawet eterycznych wersji, co jest już rzadkością, bo mam tutaj połowę strony właśnie eterycznej i połowę zwykłej. I tak właśnie chciałem, żeby zostało. Więcej już nie zamierzam tutaj tego zbierać. Jeśli już sprawdzam tylko roll, mam tutaj 1% od perfa tych obrażeń, 199, 200 to perf. Tak więc jeśli już, to tylko i wyłącznie w tym celu bym tutaj sprawdzał kolejne egzemplarze, jakie by dropiły. Tak czy owak, aż tak nie napalam się na perfekcyjność tych wszystkich przedmiotów, bo wiem, że ogarnięcie tego w przypadku wszystkich przedmiotów byłoby w zasadzie niewykonalne, dlatego robię to, powiedzmy, w kratkę, w zależności od tego, czy akurat mam ochotę się w to bawić, czy nie. Powiedzmy, zależy od okoliczności. Tak czy owak, podsumowując, ta broń już jest o wiele ciekawsza. Jeżeli znajdziemy ją oczywiście w odpowiednim momencie gry i oczywiście na odpowiedniej postaci, to już może się bardziej przydać. Od biedy można to nawet ulepszyć. 200% obrażeń to jest całkiem spora premia, zwłaszcza w przypadku broń drzewcowych, które mają te bazowe obrażenia wysokie, więc to, tak jak mówię, od biedy można się pokusić. Dalej mamy wersję elitarną. Mamy tutaj ogrzy topór. I mamy tutaj unikat o nazwie Kościołam. Albo Bonhue, jak zwał, tak zwał. I ten konkretny unikat jest już naprawdę ciekawy. Zwłaszcza w wersji eterycznej. Ja niestety eterycznego nie posiadam. I nie udało mi się jeszcze znaleźć eterycznego. I przyznam, że trochę żałuję. Ale co my tutaj mamy? Premię do szybkości ataku oczywiście musi być. Gdyż tak jak powiedziałem, ta baza do najszybszych nie należy. Mamy premię do obrażeń i to jeszcze większą niż w poprzedniej sztuce, bo ponad 300%, to jest bardzo dużo. Uniemożliwianie leczenia się potworom, więc można tego użyć przeciwko Diabloklonowi chociażby, żeby zatrzymać jego leczenie. Fajna sprawa. Zarówno na Shaperze, jak i nawet na Barbarzyńcy ta broń się nieźle spisuje. Ponadto mamy tutaj dwa miejsca na klejnoty, więc możemy jeszcze bardziej poprawić tą szybkość ataku, dzięki czemu ta broń ma o wiele więcej sensu na barbarzyńcy niż ta, gdyż możemy wyciągnąć lepszy jazd i większą liczbę ataków w wirze. Gdyż z reguły jak już na barbarzyńcy używamy broni dwuręcznej, to najczęściej idziemy wtedy w wirek, więc ta szybkość w broni jest bardzo ważna. Poza tym mamy tutaj włócznie z kości w czasie ataku, 50%. Czyli co drugi atak wypuszczamy włócznie z kości. Oczywiście mowa o zwykłym ataku, gdyż jeżeli gramy barbarzyńcą i kręcimy się w wirze, to tego efektu nigdy nie uświadczymy. Włócznia z kości zadaje obrażenia od magii, więc może to być jakiś sposób na fizyk immuny, aczkolwiek ten czar nie zadaje jakichś dużych obrażeń, nawet na 16 poziomie, ale trzeba brać pod uwagę, że to jest tylko ten jeden skill. Na nekromancie, gdy go używamy, mamy do dyspozycji synergię i one potrafią ten atak wzmocnić, chociaż nawet z tymi synergiami ta włócznia nadal nie należy do jakichś potężnych, więc raczej ja bym nie traktował zbyt poważnie tej cechy, jest to tylko miły dodatek. Główną bronią, główną cechą tej broni, która powoduje, że mogłaby być dobra przeciw immunom na fizyki, jest właśnie ten wybuch zwłok w ładunkach. On naprawdę czasami może się przydać. Jak mamy dużo zwłok do dyspozycji, walczymy z jakąś bandą upiorów, to naprawdę można niezły spam zrobić i szybko się pozbyć właśnie takich upierdliwych celów. To bardziej powiedzmy jak na barbarzyńcy gramy, gdyż w przypadku Shapera mamy do dyspozycji wściekliznę albo ogniste szpony, więc powiedzmy, że tam mamy trochę więcej tych możliwości. Zresztą w formie wilka czy niedźwiedzia i tak nie moglibyśmy z tych ładunków korzystać, więc tym bardziej to jest istotne tylko w przypadku barbarzyńcy. Dla merców również nie ma to oczywiście znaczenia. Warto jednak zwrócić uwagę, jeżeli chcemy używać tej broni na mercu, że wymaga ona bardzo dużo siły.
195. Dlatego przyznam, że jak pierwszy raz natknąłem się na tą broń i chciałem jej używać, to pamiętam, że wysoketowałem ją runami Hell, właśnie żeby zmniejszyć wymagania. Ewentualnie można tutaj jeszcze włożyć Amna, żeby uzyskać Life Leech. To jest też fajna opcja. Jeżeli nie możemy sobie zapewnić tego wykradania życia z innego źródła, to można tak zrobić. Runa Amn i Hell, pamiętam, to był taki fajny duecik. Ale to jest moja, powiedzmy, tutaj opinia na ten temat. Tak czy owak, lubię tą broń. Mimo, że ostatnimi czasy już raczej z niej nie korzystam, bo mam do dyspozycji wiele innych, ciekawszych rzeczy. Jednak bardzo chciałbym znaleźć eteryczną wersję i mam taką cichą nadzieję, że niedługo się to uda. Dobra, dalej, bo się rozgaduję. Następna baza, następna broń drzewcowa to Spisa. I muszę powiedzieć wprost, że tej bazy chyba najbardziej nie znoszę ze wszystkich tych broni drzewcowych. Po prostu najmniej mi się podoba. Zarówno jeśli chodzi o tą wersję normalową, jak i o tą elitarną. Wersja normalowa jest moim zdaniem po prostu słaba. Trochę szybsza od Berdyszy, jednak progres na tym etapie w grze jest na tyle szybki, że można naprawdę tą spisę szybko ominąć i przejść do kolejnych baz, lepszych, moim zdaniem. Mamy tutaj jeden unikat, jest to stalowy dziryc i podobnie jak samej bazy, tak tego konkretnego unikata też powiedzmy, że nie znoszę. Głównie przez jedną cechę, mianowicie zmuszanie potworów do ucieczki. Ja przez dłuższy czas tak miałem, że lubiłem grać na full exploring, czyli zabijać wszystko, co spotkam. No a wiadomo, że z tą cechą jest to utrudnione. Niczym to nie pomaga. Poza tym nie ma tutaj premii do szybkości ataku. Obrażenia są bardzo średnie. Tak naprawdę to już ta Berdysz ma większy damage. Mamy tu co prawda trochę Deadly Strike'a i to może trochę ratować tą broń, ale dla mnie to i tak nadal jest słabizna. Ja bym to omijał szerokim łukiem. Wszystkie odporności plus 5. Tego nawet nie będę komentował. Mam trochę etchów. Myślę, że wystarczy. Przejdę dalej. Dalej mamy wersję koszmarową, która moim zdaniem nie jest wiele lepsza od normalowej. Mamy tutaj ostrze czarnej pijawki. Tak to coś się nazywa. No i cóż, podobny problem jak w przypadku poprzednika. Nie ma tutaj premii do szybkości ataku. Mamy tutaj tylko damage i tak naprawdę nic więcej. No jeszcze life leech jest. Ale nie ma szybkości ataku, nie ma żadnego open wounda, nie ma jakiegoś deadly strike'a, druzgota, no nic, co by nam mogło pomóc jakoś szybciej tych wrogów wyniszczać. Tak więc kompletnie nic specjalnego. Mamy tutaj szansę na rzucenie osłabienia, jednak to osłabienie nie jest jakoś bardzo istotne. Nie jest to jakaś bardzo ważna klątwa. Widzę, że nie mam tutaj wersji eterycznej. O dziwo. Ale pamiętam, że chyba znalazłem już tą broń w eterycznej wersji. To nie raz, tylko było to jeszcze za czasów, kiedy tych etchów nie zbierałem. Więc musiałem pewnie to sprzedać. Albo znalazłem to jeszcze jak na Battle.necie grałem. Coś z tych dwóch. W każdym razie broń moim zdaniem gorsza od topora Lochaber. Czyli od koszmarowej Berdyszy. Omijałbym i tyle. Jeśli chodzi o elitarną wersję, kolosalną spisę, nie ma ona żadnych unikatów. I baza sama w sobie, no cóż, jest dość popularna, jeśli chodzi o bazy pod Insight, pod Infinity, ale wynika to tylko i wyłącznie z tego, że po prostu najłatwiej jest ją znaleźć i maksymalna liczba dziur, jaka się może losować w kolosalnej spisie, wynosi 4, więc najłatwiej jest właśnie tyle dziur uzyskać. Jednak ta baza pozostawia wiele do życzenia, nie jest za szybka, no i przede wszystkim cholernie ciężka, jeszcze cięższa od ogrzego topora. Ogrzy topór oczywiście nie może nam posłużyć nigdy do zrobienia takich sufrunicznych jak Insight czy Infinity, gdyż maksymalnie może mieć 3 dziury. A wydaje mi się, że byłaby to i tak lepsza opcja od kolosalnej spisy, moim zdaniem przynajmniej. Ale o bazach myślę, że jeszcze mówiłbym przy omawianiu jakichś rune wardów albo ogólnie przedmiotów ze slotami, jakie tam sobie zgromadziłem, ale to powiedzmy w dalszej części. Dobra, dalej. Kolejna baza. Kolejna baza to Kosa. I przyznam szczerze, że tą bazę już lubię o wiele bardziej. I zawsze staram się, jeżeli już bawię się w grę
bronią drzewcową, to zawsze staram się jednak do tej kosy dojść najszybciej. Może i obrażeń tu nie ma wielkich, ale szybkość ataku jest nieco lepsza. To mi się w kosie podobało. No i powiedzmy ten jej nietypowy wygląd też tutaj grał rolę dla mnie. Mamy tu unikat, jednak ja bym tutaj nie poświęcał mu zbyt wiele uwagi. Trochę obrażeń, mana leech, jakieś open wound resy. No powiedzmy nic wielkiego, ale jak na normal, na jakiś jego pierwszy etap może i wystarczy. Tak czy owak, ja nie miałem okazji, by tego używać. To nie jest moim zdaniem nic specjalnego. Miałem tu na myśli jedynie bazę, że jest ciekawa. Jest po prostu nieco szybsza. Jednak pewnym minusem może być to, że kosa wymaga zręczności. Więc sama siła tutaj nie wystarczy. Widzę, mam tutaj jednego etcha. No i cóż, co można więcej rzec? Myślę, że przejdę dalej. Kolejna tutaj odmiana, czyli koszmarowa kosa. Mamy tutaj bojową kosę. I mamy tutaj unikat, gniew Ateny. Wygląda on już całkiem ciekawie. Mamy tutaj jazd, damage. Chociaż nadal brakuje tutaj bajerów pokroju Deadly Strike'a, Open Wound'a, czy nawet Life Leech'a. Więc to jest największy problem. Mamy tutaj jednak premię do skilli druida. Niestety jest to premia losowa. Może być jeden, może być dwa, może być trzy. Więc jeżeli gramy druidem, to może mieć dla nas znaczenie. Aczkolwiek to nadal broń tylko dla Shapera. Elementaliście bym tego nigdy nie dawał. Ja tutaj mam nawet jedną upgrade'owaną do miażdżyciela. Pamiętam, że to było jeszcze za bardzo dawnych czasów, kiedy dopiero zaczynałem grać tutaj na plagi i budować całą swoją bibliotekę tych przedmiotów. Grałem sobie Shaperem, nie miałem jeszcze przedmiotów, znalazłem właśnie tą kosę i na niej tak naprawdę bazowałem. Jakoś szło, chociaż łatwo nie było. Tak czy owak, są lepsze opcje od tej kosy. Nawet ten mięsodrap wcześniej przytoczony wypadał moim zdaniem lepiej. Jednak ze względu na te skille dla druta można to jednak rozważać w ostateczności naszej perze. Plus 3 to całkiem spora premia. Zwłaszcza dla druida, bo jeżeli mówimy na przykład o skillach dla barbarzyńcy, no to nie jest tutaj aż tak istotne. Jest jedna broń drzewcowa, która właśnie się tym charakteryzuje, że daje fajną premię do skilli barbarzyńcy. Jednak mimo wszystko w żaden sposób jej to nie ratuje, ale zaraz do niej dojdziemy. Mam tutaj, widzę, dwie eteryczne. Niestety, ale obie wylosowały się ze słabym skillem. Ale powiedzmy, że już mi na tej broni nie zależy. Nie jest ona już dla mnie niczym specjalnym. Chociaż przyznam, że jak pierwszy raz ją znalazłem, to nawet mi się podobała. No cóż, przejdę może dalej. Na ostatnim poziomie mamy miażdżyciela, albo tak jak jest w Resurrekcie. Ta broń nazywa się rozdzieracz. Tutaj jest jednak miażdżyciel, czyli Thresher. No i mamy tu oczywiście sławetnego Reaper Stula. Ten, kto gra w Diablo 2, to na pewno doskonale zna tą broń. Jest to najlepsza broń w grze dla Merca drugoaktowego. Mamy tutaj właściwie wszystko, co jest istotne, czyli damage, wykradanie życia, deadly strike. Nie ma co prawda premii do szybkości ataku, jednak ta konkretna broń drzewcowa, ta konkretna baza ma tą szybkość troszkę lepszą, więc nie jest to wielki problem. W ostateczności możemy to wyslotować szalem. Tak więc jest zawsze tutaj ta opcja, by to poprawić. Główną zaletą tej broni jest oczywiście ta klątwa z niedołężnienie, która ma całkiem sporą szansę na wylosowanie się. Obniża ona oczywiście rezisty na obrażenia fizyczne, może nawet zdjąć niewrażliwość, dlatego jest to rozwiązanie dla postaci, które walczą za pomocą takich obrażeń. I dlatego ta broń jest taka popularna i taka dobra. Obrażenia są tu naprawdę przyzwoite, dlatego w wersji eterycznej dla merców ta broń jest naprawdę genialna. Udało mi się znaleźć tylko jedną. Na razie jeszcze jej nigdzie nie użyłem, ale zamierzam to zrobić. Przy okazji wylosował się tutaj niezły damage i life leech, więc całkiem sobie to broń cenię. Mam nadzieję, że to nie ostatnia eteryczna wersja, jaką znalazłem. Liczę na więcej. Dobra, przejdziemy sobie dalej. Dalej mamy kolejną bazę, jest to Kizarma. Mamy tutaj unikat, gałąź burzy.
Trochę szybkości ataku, trochę obrażeń, trochę life leecha. No wydaje się taki standard, jednak problemem tej broni jest to, że pojawia się ona trochę za późno. Z reguły mamy już dostęp do jakichś takich konkretniejszych rzeczy, do kroju na przykład olśnienia, które oczywiście może nam zaoferować o wiele, wiele więcej. I przez to tak naprawdę już kolejne te unikalne wersje tych broni drzewcowych pomału tracą sens, tracą swoje znaczenie. Tak, Gizarma ma level 28 chyba, coś w tym stylu, więc nie znajdziemy jej zbytnio nawet na trzecim akcie. Normala, dopiero Diablo chyba ją może rzucić najwcześniej, no a to już niestety trochę za późno. Zresztą nadal ta konkretna sztuka moim zdaniem nie powala statystykami. Nie ma tutaj nic specjalnego. Baza sama w sobie jest ciekawa. Z reguły zawsze starałem się, jak już dochodziłem do drugiego aktu i wyposażałem sobie merca drugoaktowego, jakieś pierwsze przedmioty, to starałem się mu zawsze dawać jakąś gizarmę. Też ta baza w sumie była takim takim fajnym kompromisem między szybkością ataku a właśnie obrażeniami. Chociaż z tą szybkością ataku to może przesadziłem. Nie jest ona tutaj zbyt rewelacyjna. Ale no cóż. Na czymś trzeba było bazować. Mam tutaj, widzę, dwie eteryczne wersje. Ale to oczywiście tylko i wyłącznie do kolekcji. Nic więcej. Dalej mamy wersję koszmarową. Jest to właśnie ta broń, o której wspomniałem przed chwilą, jak mówiłem, od tej premii do skilli w broni. Jak to się wymawia w ogóle nazwę tego czegoś? To jest partyzana. Pierre Tombal Quant, czy jakoś tak, z francuskiego. Jeśli chodzi o tłumaczenie, to z tego, co się dowiedziałem, to znaczy to mniej więcej tyle, co kamienny nagrobek Quanta. Cokolwiek to miałoby być. Jednak wtedy byłoby La Pierre Tombal de Quant, coś takiego. Ale mniejsza o nazwę. Co my tutaj mamy? Może zanim tutaj omówię ten unikat, warto byłoby zwrócić uwagę na tą bazę. Mianowicie jest to generalnie midgame'owa broń drzewcowa. Gizarma jest midgame'ową bazą, ale w przypadku koszmarowych wersji to partyzanę znajdujemy tak naprawdę czasami nawet wcześniej niż koszmarowo berdysz. Wynika to z tego, że ma bardzo niski item level. Należy do dość niskiego tutaj poziomu, jeśli chodzi o klasę skarbu. Dzięki czemu mamy szansę na wyczajenie tej partyzany naprawdę bardzo wcześnie. Mianowicie możemy to nawet u Bala na normalu znaleźć, a na końcu normala, na początku koszmaru, to ta broń wypada naprawdę nieźle, bo obrażenia są naprawdę duże w porównaniu do tych wszystkich innych rupieci, które na tamtym etapie gry znajdujemy. Więc wtedy jeszcze możemy przez chwilę się tą bronią pobawić, albo dać ją mercowi na przykład. Tak można oczywiście od biedy zrobić. Aczkolwiek jeżeli przyjrzymy się cechom tego konkretnego unikata, to są one tylko pozornie ciekawe. Głównym problemem oczywiście, jaki daje się zauważyć w tej broni, jest to, że nie ma premii do jas. Mamy tu jednocześnie premię do poziomu umiejętności barbarzyńcy, więc może nam to wskazywać, że ta broń jest najlepsza dla barba podwilek, pod broń drzewcową i podwilek. Ale właśnie, problemem jest to, że na takim barbarzyńcy potrzebujemy naprawdę szybkiej broni, żeby ta trąba powietrzna naprawdę, żeby coś zadawała. A tutaj tej szybkości nie ma. Nawet jak wyslotujemy to jednym szalem, to moim zdaniem to będzie za mało. Więc to jest spory problem. Obrażenia są oczywiście fajne. Jest mana leech, więc to też pomaga, powiedzmy. Zwłaszcza, że barb ma problemy z maną. No i ten deadly strike właśnie. I to powoduje, że ta broń jest taka potężna na początku gry. I tak naprawdę wydaje mi się, że nawet z olśnieniem takim niskolevelowym może konkurować, a nawet go przebijać pod względem siły. Nie mamy tu oczywiście żadnej aury, ale jeżeli zależy nam tylko na obrażeniach, to ta broń powinna się sprawdzić. Tak czy owak, ta jej ślamazarność niestety daje się we znaki. Jak damy ją mercowi, to tak naprawdę dojdziemy do wniosku, że ten mana leech jest wtedy niepotrzebny i że wolelibyśmy zamiast niego life leech. A mamy do dyspozycji tutaj co najwyżej jeden slot i nie wiadomo, czy włożyć tu Anna, czy Shaela, więc ta broń jest tak naprawdę troszkę zrypana moim zdaniem, jeśli chodzi o cechy.
brakuje dużo ważnych rzeczy i nie ma tego za bardzo czym wyciągnąć. To jest największy problem tej broni. Jednak trochę ratuje ją ten fakt właśnie, że znajdujemy ją stosunkowo wcześnie. Więc to jest ten plus, że przynajmniej nie pojawia się ona gdzieś w drugiej połowie koszmaru, tylko jesteśmy w stanie, jak mamy szczęście, nawet jeszcze na normalu czaić. Więc to jest jednak duży plus tutaj. Mam tutaj, widzę, parę wersji eterycznych, ale ja w ogóle nie zamierzam tego wykorzystywać ani upgrade'ować. To już moim zdaniem jest przesada. Więc podobnie jak te poprzednie przedmioty, tylko i wyłącznie do kolekcji. Wartość kolekcjonerska i tyle. Dalej mamy wersję elitarną i mamy tutaj Cryptic Axe, czyli zagadkowy topór. I oczywiście łupieżca grobów, czyli Tomb Raider, czy jak to się tam wymawia. Bardzo, bardzo potężna broń. Ma dużo fajnych cech. Przede wszystkim świetna szybkość ataku, świetne obrażenia, szczególnie te przeciw nieumarłym. Fajna premia do rezistów i kosmiczny MF. A do tego wszystkiego jeszcze możemy tutaj mieć aż 3 gniazda, więc naprawdę można sobie tą broń fajnie dostosować. Najlepiej sprawdza się na Shaperze w wersji eterycznej. Tylko oczywiście musimy wtedy mieć runę Zod, żeby uczynić tą broń niezniszczalną. Ja tu mam, widzę, jednego eterycznego Tomb Raidera. Niestety wylosowały się 2 sloty. To mnie niestety bardzo boli. Największą wadą tej broni jest moim zdaniem to, że ma zbyt dużo istotnych cech ruchomych, przez co bardzo ciężko znaleźć tą broń naprawdę z bardzo dobrym rolem. Jak mamy jedną rzecz, to nam brakuje z kolei jakiejś innej. I tak jest w wielu przypadkach. Czy to obrażenia, czy to rezisty, czy to MF, czy to właśnie te nieszczęsne sokety. Możemy tutaj mieć od 1 do 3, więc bardzo ciężko jest znaleźć dobrego Tomb Raidera z dobrym rolem. I jeszcze do tego, jakby tego było mało, jest to już broń naprawdę z tych wyższo levelowych, której nigdy nie znajdziemy, dajmy na to, u Mephista. Poza tym ma bardzo wysoki item level, więc podobnie jak Korona Wieków czy Lekcja Mangsonga, nie znajdziemy tego ze zwykłego moba na lokacjach poziomu 85, takich czeluść czy mauzoleum. Zniszczy skały również. Leci to tylko z czempionów, z bossów, no i z pindla. Więc naprawdę nie trudno o fail o tą broń. Już niejednokrotnie zdarzało mi się znajdować rzadkie, zagadkowe topory z wytrzymałością 195 i muszę przyznać otwarcie, że coś takiego, znalezienie czegoś takiego naprawdę boli. No ale niestety, nic nie można z tym zrobić. Miałem swego czasu mały kryzys z tymi Tomb Raiderami, że miałem ich za mało w porównaniu do innych przedmiotów, ale jakiś czas później zaczęły nagle się pojawiać. No i teraz mam ich już trochę, bo 9 sztuk. Moim zdaniem to niezły wynik. Jeśli chodzi o samą bazę, jest ona naprawdę fajna i chyba zaraz po Wielkiej Gizarmie moja ulubiona, jeśli chodzi o robienie w niej słów runicznych, takich jak właśnie Infi czy Insight. Jednak w tym przypadku już ciężej o 4 sloty, gdyż ta broń może mieć maksymalnie 5, więc w kostce ciężej uzyskać 4. Są mniejsze szanse na to. U Larzuka to już w ogóle chyba nie ma szans na to. Żadnych. A znalezienie w terenie takiej również jest ciężkie. Znalezienie takiej właśnie gotowej z 4 slotami. Dlatego cenię sobie tą bazę mimo wszystko. Mimo, że ma oczywiście swoje wady, ale obrażenia ma świetne, a zarazem nie wymaga aż tyle siły, co dajmy na to ogrzy topór lub kolosalna spisa. Więc to jest też moim zdaniem spory plus tutaj, tej bazy. Tutaj mam oczywiście drugą stronę naszkowaną na Tomb Raidery, gdyż jakbym miał ich mieć więcej, to na pewno żal by mi było sprzedawać jakąkolwiek sztukę, nawet jakby się miała wylosować jakaś słabiutka. Dlatego właśnie ogarnąłem sobie ten zapas. Dalej. Dalej mamy kolejną, już piątą bazę. Jest to halabarda. Halabarda moim zdaniem jest chyba najfajniejszą z tych wszystkich baz, tych broni drzewcowych. Moim zdaniem jest najlepiej wypośrodkowana, jeśli chodzi o szybkość i o damage. W niczym nie jest zła tak naprawdę, a do tego
ma całkiem spory zasięg ataku. Gdyż nie wspomniałem o tym, ale bronie drzewcowe mają... Zresztą wszystkie bronie w grze, ale powiedzmy, że w przypadku broni drzewcowych ma to większe znaczenie. Mają one swój zasięg. Każda baza ma inny zasięg ataku. W przypadku merców od razu powiem, że to nie ma znaczenia, czy damy mercowi jakąś berdysz czy kosę z zasięgiem 3, czy właśnie taką halabardę z zasięgiem 5 albo 6. Tego nie zauważymy, ale na postaci daje się to zauważyć. Zwłaszcza w przypadku grania barbarzyńcy pod skill Berserker to może mieć znaczenie, gdyż jak mamy większy zasięg ataku, możemy wtedy stanąć jakby za mercem i uderzać potwory, dzięki czemu merc wszystko przyjmuje na klatę, a my jesteśmy bezpieczni. Ja tak przechodziłem swego czasu grę na Players 8, takim właśnie barbarzyńcą, którym używałem Obedience'a w Wielkiej Gizarmie i to się naprawdę fajnie sprawdzało. Obrażenia sięgały nawet 10 tysięcy i byłem w stanie praktycznie na 3 ciosy chyba zabijać potwory na Players 8. Te ostatnie z 4-5 aktu na piekle, więc moim zdaniem to było naprawdę coś. Ale dobra, wracając tutaj do tych przedmiotów. Mamy tutaj unikat. Jest to laska żalu. W Resurrekcie nazywa się to halabarda żalu. Już się nie będę czepiał. I cóż my tutaj mamy? Główna wada, oczywiście brak obrażeń i średnia szybkość ataku. Ale ta broń jest pod pewnymi względami naprawdę wyjątkowa i niezwykła. Mamy tutaj masę całkiem przyjemnych cech, które mogą nam naprawdę ułatwić grę. Mianowicie mamy otwarcie rany, mamy uniemożliwianie leczenia się mobą, trafienie oślepia cel, to akurat może niekoniecznie jest plus, ale jeżeli nie korzystamy z żadnych klątw, z żadnego life tapa, ani tam z niedołężenia, czy z czegoś innego, to oślepianie, no powiedzmy, że czasem się może przydawać. Zawrażanie celu, spowalnianie celu. Naprawdę dużo fajnych cech, które powodują, że z tej broni korzysta się naprawdę fajnie. Problemem niestety jest ten damage. Możemy oczywiście próbować ulepszyć tą halabardę do Vecte Corbinu, ale tak czy owak, moim zdaniem to wiele sensu nie ma. Nie jest to oczywiście drogie, więc od biedy możemy to zrobić, ale w praktyce niestety wygląda to tak, że dość szybko się z tą bronią rozstajemy. Jednocześnie jest to wysoka baza, znajdujemy ją dość późno, więc niestety, ale rzadko jest okazja, by się tym pobawić. A tak jak mówię, ma ona naprawdę wiele fajnych zalet. Ja najczęściej robiłem tak, że dawałem tą broń mercowi, kiedy nie miałem insighta, albo kiedy po prostu nie potrzebowałem aury medytacji, to pamiętam, że dawałem czasami mercowi właśnie tą broń. Szczególnie w wypadku, kiedy nie zależało mi na tym, aby merc zadawał obrażenie. Kiedy wiedziałem, że to ja będę osobiście za to odpowiadał i chciałem jedynie, żeby merc po prostu te moby przytrzymywał jakoś dłużej, żeby je spowalniał albo właśnie uniemożliwiał leczenie, zabrażał, kiedy miałby właśnie w taki sposób mi pomagać w walce. Do czegoś takiego wtedy ta broń się nadaje, kiedy nie patrzymy na damage, kiedy potrzebujemy właśnie innych cech, których w naszej postaci brakuje, takich jak właśnie te, co tutaj mamy. To jest fajna uzupełniaczka wtedy, jak wrzucimy to na merca. Tak więc można powiedzieć, że, no, że mogę w sumie tą broń nawet polecić. Jest to całkiem fajna pomoc. Jednak jako jakby główne źródło obrażeń to oczywiście nie ma się co łudzić. Nie da się niestety z tym nic zrobić. Te obrażenia są za niskie. Nie naprawimy tego nawet upgrade'ując tą broń. Nadal będzie z tym cienko. Dalej mamy wersję koszmarową. Mamy tutaj Vecte Corbin unikatowy, który nazywa się Huszol Dalewu, czy jakoś tak. To z węgierskiego. Zjadacz ciała albo zjadacz mięsa. Tak by to można było tłumaczyć. Cóż my tu mamy? Mamy szybkość ataku, mamy już lepszy damage, trochę skuteczności ataku, prevent monster heal. No i to w sumie wszystko, więc nic specjalnego moim zdaniem. Niby takie najważniejsze rzeczy są tutaj, ale moim zdaniem ta broń pojawia się zdecydowanie za późno. O ile w takim toporze Lohaber można byłoby to jeszcze przyjąć, o tyle w Vecte Corbinie, który jest już niestety nieco dalej, pojawia się nieco później, to już moim zdaniem trochę za mało. Powinna ta broń trochę więcej jednak już oferować, aby była godna uwagi.
Niestety, ale tutaj wielu cech nie ma. Z bajerów mamy tylko Prevent Monster Heal. Obrażenia nie powalają mimo wszystko. Szybkość ataku, premia do niej też nie jest jakaś nie wiadomo jak duża, tak więc raczej z tej broni, wydaje mi się, chyba nikt nie korzysta. Nie ma po prostu na to czasu, gdyż po prostu za późno na nią natrafiamy. Najczęściej jest tak, że już mamy coś lepszego w zanadrzu, więc jest ona jednak jedną z takich bardziej zapomnianych moim zdaniem. Szkoda, szkoda, bo można byłoby przecież z tym coś zrobić. Jest tutaj jeszcze uzupełnianie życia, ale moim zdaniem to nie ma kompletnie znaczenia. Nikt w ogóle nie patrzy na tą cechę w przedmiotach, więc trochę wasted moim zdaniem. Mam tutaj, widzę, jedną wersję eteryczną, ale nawet eteryczna nie powala. Może kiedyś dla beki zrobię upgrade do wielkiej gizarmy, żeby zobaczyć, ile to wyciągnie obrażeń, ale nawet gdyby miało tu być 600 tych obrażeń czy 700, to nadal to nie będzie miało żadnego porównania do innych unikatów tego typu. Dalej właśnie jest ta wielka gizarma, wersja elitarna halabardy. Ona niestety nie posiada żadnych unikatów, podobnie jak kolosalna spisa. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to chyba moja ulubiona baza pod Insight, pod Infinity, pod tego rodzaju rzeczy. Jednak jest jeszcze trudniejsza do uzyskania od zagadkowego toporu właśnie w czteroslotowej wersji. Że już nie wspomnę o eteryczności, o jakichś tam premiach do ED, jakie by każdy chciał. Dlatego przejdę do ostatniej bazy. Mamy tutaj kosę bojową. Tu jest ciekawa pewna zbieżność nazw, gdyż podobnie nazywa się kosa koszmarowa, ta zwykła. Nazywa się ona bojowa kosa. Tutaj mamy kosę bojową, więc jest po prostu zamieniona kolejność słów. W Resurrekcie muszę przyznać, że bardzo mi się podobało to, że rozwiązali wiele takich problematycznych nazw. Zmieniono mianowicie tutaj kosę bojową na bojową kosę, a bojową kosę zmienili na bitewną kosę. Podobny zresztą zabieg został zastosowany w przypadku bojowego młota, gdzie były dwa o takiej samej nazwie. Tak więc to na duży plus. Ale wracając, to jest ostatnia baza, ostatnia broń drzewcowa, najwyższo levelowa. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą szybkością ataku i fajnym zasięgiem ataku. Obrażenia są średnie, żeby nie powiedzieć słabe. Wymagania niestety dość spore, zwłaszcza dexa. No ale to w końcu kosa, więc siłą rzeczy tak musiało być. No i niestety, co za tym idzie, ta baza jest chyba najmniej popularna. Najrzadziej robi się w niej cokolwiek. Gdyż, zwłaszcza mam tu na myśli te ostatnie runwordy, wersja elitarna jest po prostu za rzadka. U ogromnego miażdżyciela czteroslotowego naprawdę bardzo ciężko. A o wersji koszmarowej nie ma sensu wspominać. O normalowej tym bardziej. No i właśnie, co my tu mamy, jeśli chodzi o unikat? Moim zdaniem jest to po prostu żenada, żeby ostatnia, najlepsza kosa miała tak mało bajerów. Mamy tutaj 100% szans na zabójcze uderzenie, więc to naprawia poniekąd ten damage. Jednak premie do obrażeń, te standardowe plus bazowe obrażenia, są na tyle marne tutaj, że nawet to 100% deadly strike'a moim zdaniem szału nie będzie robiło. Mana licz 5% na pocieszenie, no i ten prevent monster heal, którego jednak mogliśmy uświadczyć w paru innych broniach drzewcowych, tych unikalnych, które jeszcze do tego potrafiły mieć open wounda, a tutaj nie mamy nic więcej, tak więc moim zdaniem ta kosa jest bardzo niedorobiona. Moim zdaniem to jest chyba najsłabsza unikalna, normalowa broń drzewcowa. I obijałbym ją szerokim bukiem. Znajdujemy ją jeszcze później od halabardy, więc tym bardziej przesada. Szukam tylko eteryka i nic więcej mnie tu już nie obchodzi. Tym bardziej, że w przypadku tej broni nie ma żadnych widełek. Wszystkie cechy są zawsze takie same, więc nie ma tu mowy o perfach albo antyperfach. Tak więc tym bardziej można o tym czymś spokojnie zapomnieć. Kolejna odmiana koszmarowa to Grimsight, czyli złowroga kosa. No i mamy tutaj unikata, który jest moim zdaniem kolejnym dziwactwem, kolejnym wybrykiem natury, powiedzmy, podobnym do tej unikalnej partyzany z premią do skilli dla Barba. Tyle, że tutaj jest jeszcze gorzej, gdyż mamy premię do
skilli nekromantii. A przyznam, że nie słyszałem, aby ktokolwiek na nekromancie używał tego czegoś. Tym bardziej, że jest to broń dwuręczna. Ta baza poza tym ma to do siebie, że no niestety te wymagania ma po prostu kosmiczne. Tutaj na szczęście są one obniżone o połowę w tym unikacie. Jednak nadal moim zdaniem specjalnie dawanie na kasterze punktów w siłę i deksa tylko pod coś takiego nie ma sensu. Na takich postaciach raczej staramy się zminimalizować dawane punkty w te dwie statystyki i dawać ile się tylko da w żywotność. Ewentualnie jeśli idziemy w blok, no to wiadomo, wtedy trzeba tego deksa dać więcej, ale tutaj nie ma w ogóle o tym mowy. Co my tu mamy? Poza skillem tak naprawdę nekromanta nie miałby żadnego użytku z tej kosy, bo mamy tutaj premię do obrażeń, do skuteczności ataku, obrażenia od ognia, co najwyżej jedynie poprawiony defiles na ogień, jednak to oczywiście nie ma tak naprawdę tutaj znaczenia. Głównie patrzymy, jak już bierzemy pod lupę tego rodzaju broń, patrzymy raczej na jakieś cechy ofensywne, na damage, jakieś licze, szybkość ataku, jakieś crushing blowy i tak dalej. Ta broń nie oferuje praktycznie nic. Obrażenia są co najmniej średnie. Obrażenia od ognia są co najwyżej tutaj niezłe i mogłyby ewentualnie ratować tą kosę i być jakimś lekarstwem na brak obrażeń niefizycznych. Więc moglibyśmy w ostateczności tego użyć przeciw jakimś duchom albo rojom. Jakbyśmy grali jakimś barbarzyńcą i nie mieli naprawdę nic innego w zanadrzu. Jakiegoś z alternatywnym źródłem obrażeń. Jednak moim zdaniem to nadal jest ostateczność. Moim zdaniem jedna z gorszych broń drzewcowych. Podobnie jak poprzednik, czyli ten Beck de Corbin. Kompletnie nic specjalnego. Pojawia się to coś za późno i nie oferuje właściwie niczego istotnego, co byłoby adekwatne do poziomu, na którym się pojawia. Złowroga kosa pojawia się oczywiście jeszcze później od Beck de Corbina, więc na ten konkretny unikat moglibyśmy się natknąć tak na dobrą sprawę, będąc już na Helu. No, a na Helu coś takiego to moim zdaniem po prostu nie przechodzi. Mam tutaj dwie w wersji eterycznej i powiem szczerze, nic mnie już tutaj więcej nie interesuje, mimo że ta broń ma już parę widełek przy obrażeniach i skuteczności ataku, jednak tak czy owak nie sądzę, aby ktokolwiek z tego korzystał, napalał się na to coś. Spokojnie można o tej broni zapomnieć. Nawet bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Dalej mamy ostatnią bojową kosę, elitarną, zaliczającą się do najwyższego poziomu, czyli do TC85. No i mamy tutaj unikat Storm Spira, czyli burzową iglicę. Ogromny miażdżyciel, czy też rozdzieracz, jak zwał, tak zwał. No i cóż nam tutaj ten unikat oferuje? Mamy niezniszczalność, więc to jest tak naprawdę bardziej minus niż plus, gdyż nie możemy tej broni znaleźć w wersji eterycznej. A wiadomo, że eteryczna wersja mogłaby dla Merca być ciekawsza. Mamy trochę szybkości ataku. Bazowa szybkość jest tu fajna, więc ta premia fajnie ją wybija do góry. Jednak obrażenia są co najmniej średnie. Mamy tu jeszcze trochę obrażeń od błyskawic i tak naprawdę to wszystko. O dziwo to wszystko. Nie ma tutaj kompletnie nic ciekawego. Mamy szansę na rzucenie dwóch zaklęć błyskawic, jednak są to szanse naprawdę mikre, a ponadto te zaklęcia tak naprawdę nie robią praktycznie nic. Gdyż wiadomo, bez synergii taka wiązka błyskawic czy seryjne błyskawice, tutaj piąty poziom, to już w ogóle nie powinny robić wielkich szkód moim zdaniem. Więc spokojnie można rzec, że jest to najgorszy elitarny unik Polear w grze, gdyż zarówno kościołam, jak i upieszca grobów są 100 razy lepsze od tego czegoś, a zarazem o wiele łatwiej je znaleźć. Znaleźć burzową iglicę jest naprawdę ciężko, dropi to nieziemsko rzadko, a zarazem jednocześnie ta broń nie ma praktycznie żadnego sensu tak naprawdę gdziekolwiek, czy gramy barbarzyńcą, czy gramy druidem,
czy nawet na Merca nie ma sensu tego dawać po prostu, bo to już jest w zasadzie endgame, a nie oferuje praktycznie nic. Nie ma tutaj kompletnie nic, co byłoby naprawdę przydatne. Jedyne, co jest dobre w tej broni, to szybkość ataku i tak naprawdę to wszystko. Więc moim zdaniem to jest jakiś jeden wielki żart. Jest to jeden z najgorszych unikatów z tego najwyższego poziomu. I mówię tu już ogólnie, nie tylko o broniach, ale o całokształcie przedmiotów. Jest to po prostu moim zdaniem żart. Gdyby ta broń dawała chociaż, żeby miała być jakaś inna od pozostałych, jakaś oryginalna, no bo wiadomo, że można by tu było dorzucić jakiś Life Leech, jakiś Crushing Blow, Deadly Strike i tak dalej, ale żeby ta broń była bardziej oryginalna i może ciekawsza, to wydaje mi się, że powinna dawać na przykład coś w stylu obniżania odporności wroga na błyskawice na przykład i do tego dać tutaj więcej zaklęć błyskawic, poprawić im szansę na wypadnięcie przy ataku na przykład. Wtedy taka broń mogłaby być może mieć jakiś sens. Zwłaszcza dla takiego barbarzyńcy. Gdyż dawałaby wtedy fajnego kopa do obrażeń od błyskawic. A tak, niestety, to co tutaj jest, to zdecydowanie za mało. Obrażenia są za niskie. Moim zdaniem nie robią one żadnego wrażenia na wrogach. A ponadto zapewnilibyśmy sobie to coś kosztem wielu innych, o wiele ważniejszych dla nas cech. Dlatego no, po prostu ta broń nie ma żadnego sensu. No cóż, to było chyba wszystko. A, może jeszcze powiem o bazie. Baza jest oczywiście jedną z najciekawszych moim zdaniem, gdyż mamy tutaj świetną szybkość ataku. Wymagania są wyważone z racji na to, że to jest kosa, więc mamy trochę mniejsze wymagania siły za cenę dexa, ale dla takiego merca to jest właściwie jak znalazł, gdyż właśnie ci mercowie drugoaktowi charakteryzują się tym, że zarówno siłę, jak i dexa mają na całkiem wysokim poziomie, więc dla nich taka kosa to jest właściwie jak ulał. Jednak no niestety, rzadkość tej bazy jest naprawdę, naprawdę kosmiczna. Bardzo ciężko znaleźć takiego ogromnego rozdzielacza w wersji eterycznej i jeszcze zmontować w nim cztery sloty, to jest już w ogóle naprawdę coś. Ja osobiście mam tylko chyba jednego takiego ogromnego miażdżyciela Infinity na Mercu, chyba na Jawazonce, właśnie w tej bazie. I przyznam, że bardzo go sobie cenię. Jednak tak jak mówię, to się tyczy tylko i wyłącznie tej bazy, gdyż unikat jest po prostu żałosny. No dobra, to było wszystko jeśli chodzi o broń drzewcową. Pewnie jeszcze trochę tych Stormspire'ów mi poleci, dlatego mam tutaj jeszcze jedną stronę w zanadrzu. Myślałem, że omówię włócznie, niestety troszkę standardowo się zeszło na omówieniu tych wszystkich broni. Dlatego też włócznie omówię następnym razem. W przypadku wyposażania merca drugoaktowego oczywiście musimy nadal pamiętać o tym, że mamy również do dyspozycji włócznie obok tych broni żywcowych, więc zawsze jest więcej tych opcji. Co prawda tutaj zawsze można było robić tylko słowa runiczne w broniach drzewcowych, te bardziej interesujące pokroju Infi albo Insight. We włóczniach były one niemożliwe do sklecenia. We włóczniach co najwyżej mogliśmy tylko Bodda skleić. Jednak w Resurrekcie zdaję sobie z tego sprawę, że trochę to naprawili i włócznie, można powiedzieć, odżyły tam nieco. Wróciły do łask, można by rzec. Jednak ja, omawiając tutaj te przedmioty, postaram się jednak trzymać tego klasycznego Diablo. Co jakiś czas tylko robić takie odwołania do Resurrecta, jeżeli akurat coś mi przyjdzie do głowy. Ale tak, to raczej będę się trzymał tutaj tego klasyka. No dobra, to by było chyba na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku, tak jak powiedziałem, omówię włócznie.
Nie jestem pewien, kiedy będzie następny odcinek. Nie zamierzam tutaj żadnymi datami ciskać, gdyż nie chcę potem się przypadkiem nie wywiązać. Możecie napisać w komentarzach, co myślicie o tych unikatach. Czy uważacie, że niektóre z nich mają jakiś sens, czy może jednak nie? Bo to, co ja tutaj oczywiście mówię, to są oczywiście tylko i wyłącznie moje opinie. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie, jakie na ich temat mam. Zdaję sobie sprawę z tego, że słowa runiczne przyćmiły tak naprawdę większość tych unikatów i przez to właśnie nie cieszą się one zbytnią popularnością i są uznawane przez wielu graczy za krapy. Jednak właśnie na tym mi zależy, robiąc tą serię, aby oddać im taki pewien hołd, starać się nie uwzględniać tego, że mamy tutaj do dyspozycji słowa runiczne w tej grze. Patrzeć na te unikaty trochę tak, jakby tych słów runicznych jednak nie było, co przyznam, nie jest dla mnie takie proste. Ale powiedzmy, że właśnie dlatego tak tutaj wnikliwie omawiam te przedmioty. Nie tylko chcę je pokazać, ale też właśnie przy okazji zwrócić uwagę na ich niektóre ciekawe cechy, na podstawie których można byłoby czasami znaleźć jakieś zastosowanie, przynajmniej dla części z tych przedmiotów, gdyż oczywiście nie każdy unikat jest taki słaby. Są niektóre z nich są takie, że no, naprawdę mogą się równać z niektórymi runewordami i można je uznawać za endgame, albo nawet w trakcie przechodzenia gry dobrze je wykorzystać. Na tym mi właśnie tutaj najbardziej zależy. No nic, myślę, że to już byłoby wszystko. Z mojej strony tyle. Żegnam się i do następnego razu. Cześć.